Witam wszystkich. To sam hardkorowy koksu z tej strony. I napierdolamy dzisiaj barki. Do zawodów zostało chyba 9,5 tygodnia. Także rozgrzewkę powoli zrobiliśmy i będziemy działać dalej. Kupujemy. Dzisiaj pokażę, jak robić się barki. I trochę opowiem o treningach, jak wygląda wszystko, jakie zmiany przed zawodami, że będzie hardkorowo. Trochę więcej ciężaru potrzebujemy. Ta maszyna dosyć ciężko się czuje, także za dużo nie trzeba. Ciężar jest już dobry, bo teraz przerwy minuta, półtora najwięcej między seriami, że trochę ciężary trzeba zmniejszyć, bo za szybko zrobiłeś mięsień, za szybko pompa jest, że nie ma wyjścia, ciężaru już nie można tak dobrze używać, jak odpoczywać po 3 minuty czy 2, nie? Zaczniemy. Jedziemy z koksem dalej. Cały trening, ile trwa, mniej więcej po 45 minut, jak szybko, dwie grupy do godziny czasu, jest koniec. Serię tutaj wykonamy powtórzenie około 10, zależy jak się czuje ciężar. Jak mówiłem, jest problem trochę taki, że krótkie przerwy, za szybko wszystko się zapompuje i siła już szybko się kończy. Ale nic, tylko że mięśni było, pompa była i wszystko gra. Widać już trochę powoli się pompuje. Pierwsze ćwiczenie dopiero. Teraz pójdziemy na drugie i będzie siła. Jesteśmy teraz przy długim ćwiczeniu barki, żeby z boku była pompa. Używamy znowu sztygielki. Jak zawsze najlepsze ćwiczenia, ale robię teraz nie siedząco, że to lepiej czuję, że na plecy nie obciążę, że dolny plec w ogóle. Wszystko idzie tylko na barki. No, powtórzenie tego ćwiczenia około 12. Za dużo
15 już nie lubię tak robić, bo wolę wziąć więcej ciężaru i zrobić około 12. To starczy. Rzeźba powoli się robi. Nie chcę też za dużo wody zgubić. Się przytrzymam wody. Normalnie lepiej się czuję. Woda dopiero się rzuci bliżej zawodów. Później jak zasuchi cały czas jesteś też bardzo łatwo na jakieś kontuzje i tak dalej, nie? Jeszcze dietę zacząłem już trzeci tydzień robię. I widać rezultaty, zaraz zobaczymy jaka tam waga jest, też sam nie wiem teraz. No i będziemy publikować filmiki jak to wszystko się zmienia, aż do zawodów na pewno, także lipy nie będzie. Idziemy z koksem. Cztery serie, 12, już 10 zrobiłem, bo krótki bardzo przerwę, to pompy jest i mówiłem, siła się kończy szybko, ale to nieważne, nie robimy siły, robimy to, że jak najwięcej wymęczyć mięśnie, to jest sposób, jest nieważny, jak to jest. Okay. Ćwiczenie zrobimy na pliki tył barku, nie? Żeby używać na pewno sztęgielki. Na rzeźbie jestem, to trochę czasami zmieniam. Jak na rzeźbie jest tam to wszystko, czujny się robi. Barki bardzo trzeba uważać, żeby coś nie spieprzyć, bo przeważnie wszyscy mają problemy z barkami przed zawodami, bo coś tam zawsze się przykręci, suchy się robi, to jest duża szansa na kontuzję. Zawsze jakieś coś tam boli, gdzieś tam coś, także i trzeba bardzo robić wszystko mądrze, nie? Thank you.
Idziemy z kursem. Mamy czwarte ćwiczenie. Zrobimy sztangą. Trochę inaczej. Przód barku. Będzie pracowała. Tym razem łamaną sztangą. Można zrobić prosto, można sztygierki, hantelki. Wymyśleć można, ile się da. Powtórzeń też takich razie nie trzeba dużo ciężaru, bo za dużo weźmiecie, to wszystko wtedy bujacie i plecy pracuje. Trzeba, żeby tylko wszystko ciągnęło barki, więcej nic, prosto stać się, nie bujać, trzymać trochę, starczy podnieść 90 stopni, żeby prosto było, po prostu jak będzie 90, będzie 45 stopni. Zatrzymać trochę sztangę i na dół. To takiego ruchu naprawdę starczy. Nie trzeba tam dawać sztangę, no z głową właśnie, bo nie ma sensu, nie? Dieta teraz to parę się z węglowodami, trochę niektórych dni powyższam, niektórych dni opuszczam. Przy diecie będę rozmawiał w drugich filmikach, zrobię kuchnię, już filmiki jak wygląda moja dieta, jak się zmienia do zawodów, będzie oddzielny temat. Teraz tylko o treningach. Że jeszcze jest wakacyjny czas, ale dla mnie nie ma żadnej wakacji. Ja trzeba się przygotować na zawody. No i też musicie wrócić na siłkę już. Wrzesień się zbliża. Właśnie za parę tygodni. Że każdy musi zacząć poważnie pakować, żeby nie było lipnie. Masę trzeba robić. W takim razie ja rzecz robię, a masę robić. Pasuje chyba. Napierdolane ostro. Nie ma czasu na upierdolanie się. Tak jest zawsze, parę dni później się czujesz, później się dowodujesz, pełniejszy i to zawsze coś się zmieni, nie? Ale nic, działamy dalej.